Także jeżeli są jeszcze jakieś pytania do pana wójta, to bardzo proszę. Są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja odpowiem w tym temacie, tak. Panie radny, oczywiście mam to z tyłu głowy cały czas, ten temat, natomiast proszę brać pod uwagę to, że wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim był złożony wcześniej, jeszcze zanim zostałem wójtem. Ja nie składałem tego wniosku, to składała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim. Jako jedyny z powiatu przeworskiego zostały środki przydzielone. To też trzeba brać pod uwagę, że tych środków było naprawdę dużo, ale w powiecie przeworskim tylko Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim dostała dofinansowanie do zakupu tego samochodu jako jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z rozmów wczorajszych z marszałkiem województwa podkarpackiego, z panem Władysławem Ortylem, wynika, że te środki będą przyznawane może nieco rocznie, ale często. Tak też poseł Chmielowiec obiecał też wczoraj i myślę, że będzie można się starać również w Urzędzie Marszałkowskim o takie pieniądze na samochody dla innych jednostek. Proszę Państwa, jeszcze jedno, w tym akurat naborze oczywiście to było uzgodnione z władzami gminy, ale mogły składać tylko jednostki będące w krajowym systemie. Także to nie przez jakąś tam sympatię do Majdanu, tylko nie było innej możliwości. I ja się obawiam, że po prostu, zresztą z tego, co pan wójt powiedział, proszę zwrócić uwagę, nawet nie wiedziałem, tylko jedna jednostka w powiecie otrzymała dofinansowanie. To świadczy o tym, że tych środków wcale nie będzie dużo i też proszę nie liczyć na to, że marszałek będzie dysponował takimi środkami, żeby każda jednostka miała nowy samochód, bo nowy samochód kosztuje ponad 1 200 000. Czyli tak naprawdę, oczywiście to przetarg pokaże ile, ale tak naprawdę to są olbrzymie środki. Mimo dofinansowania w wysokości 850 tysięcy i ta wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 85%, no ale u nas to nie jest żadnym problemem, bo wartość takiego samochodu jest szacowana na znacznie większą kwotę i powiedzmy to, co my dołożymy, to wcześniej kupując używane samochody, to dla 4 jednostek by wystarczyło. To będzie ganz nowe auto. Nie, na pewno nie pozostanie w tej jednostce, bo nie stać nas na to, żeby utrzymywać 3 samochody w jednej jednostce, ponieważ jednostka z Majdanu Sieniawskiego ma lekki samochód, nowy, też kupiony z dofinansowania, tylko tam troszeczkę była inna sytuacja, bo wniosek składała gmina. Tutaj ze względów formalnych jest zrobione, wiadomo, że myśmy się tym zajmowali, to Radek głównie, i mieliśmy specjalistyczną firmę, która przygotowywała w ogóle wniosek, bo te wnioski są bardzo trudne. Ale to no, opłaciło się, bo dostaliśmy. Ale to wiemy, panie wójcie, tylko chciałem coś takiego nadmienić, że to auto będzie służyło całej gminie. To nie tylko, że w Majdanie będzie sobie stało, ono będzie służyć dwa. U nas ci strażacy są bardzo w tym już jakby przeszkoleni i wiedzą, po co taki wóz. Dwa, taki wóz musi gdzieś stać. To nie jest tak, że 800 tysięcy czy milion wydamy i auto będzie stało gdzieś pod chmurką na przykład.
A wiadomo, że z Majdanu dojechać do Adamówki, czy na Pawłowę, czy gdzieś jest bardzo blisko, a taki wóz się przyda. Czy on będzie stał u nas, czy będzie stał gdzie indziej, to nie ma takiego znaczenia, mi się wydaje. Ważne, że ten wóz jest po prostu. I tyle, trzeba się z tego cieszyć. I brawo, że po prostu gmina pomogła i ten wóz będzie u nas. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do wójta, czy... To dziękuję panu wójtowi za przedstawienie informacji i gratuluję panu Edwardowi Jarmoziewiczowi powołania na stanowisko zastępcy. Przechodzimy do następnego punktu, punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego tej komisji. Do tej komisji na ostatniej sesji, po ostatniej sesji zgłosiło się 5 osób. Pan Zdzisław Ciurko, pan Jacek Kierepka, pan Ryszard Nicowski, pani Monika Nieckarz i pan Józef Popik. Proponuję teraz parę minut przerwy, aby komisja wybrała spośród siebie, spośród tego składu przewodniczącego. Przeczytam projekt uchwały. Powiem tylko, że skład komisji wybrał pana Zdzisława Ciurko na przewodniczącego. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/3/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówka i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy Adamówka postanawia, paragraf pierwszy, powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy Adamówka w następującym składzie osobowym. Pan Zdzisław Ciurko, pan Jacek Kierepka, pan Ryszard Nicowski, pani Monika Nieckarz, pan Józef Popik. Punkt drugi, na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówka wybiera się pana Zdzisława Ciurko. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję i gratuluję panu przewodniczącemu. I teraz będziemy przystępować do głosowania. Kto jest za? Proszę panów radnych o głosowanie. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Za powołaniem sprawy powołania komisji rewizyjnej i powołaniem pana przewodniczącego głosowało 15 radnych. Dziękuję bardzo. Następnym naszym punktem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej i wyboru przewodniczącego komisji. Jest podobna sprawa. Do Komisji Budżetowej po ostatniej sesji zapisały się następujące osoby. Pan Czesław Bobko, pan Adam Brzycki, pan Sławomir Buza, pan Ryszard Nicowski, pani Agnieszka Działo, pani Anna Lachawiec, pan Piotr Pokrywka. Ogłaszam parę minut przerwy, aby komisja się ukonstytuowała i wybrała spośród swojego składu przewodniczącego.
obrady Rady Gminy Adamówka. I komisja, czytam uchwałę. Uchwała numer 2/4/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Adamówka i wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej. Rada Gminy Adamówka postanawia, paragraf pierwszy, punkt pierwszy, powołuje się Komisję Budżetową Rady Gminy Adamówka w następującym składzie osobowym: Czesław Bobko, Adam Brzyski, Sławomir Buza, Ryszard Nicowski, Agnieszka Działo, Anna Lachawiec, Piotr Pokrywka. Punkt drugi, na przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Adamówka wybiera się pana Adama Brzyskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę oddać głos. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę sprawdzić, jeszcze brakuje jednego głosu. Proszę sprawdzić jeszcze urządzenie. Dziękuję, dziękuję. Za głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 3. Czytam projekt uchwały. A czytałem, przepraszam. Przechodzimy do następnego punktu. Punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa i wyboru przewodniczącego komisji. Podobnie jak w poprzednich uchwałach, do tej komisji po ostatniej sesji zapisały się następujące osoby: pan Kamil Barszczak, pan Czesław Bobko, pan Sławomir Buza, pani Anna Lachawiec, Artur Lisik, Piotr Pokrywka, Tadeusz Toncel, Tomasz Szewczyk. Ogłaszam parę minut przerwy, aby komisja się ukonstytuowała i wybrała przewodniczącego, podała kandydata na przewodniczącego. Gmina Adamówka. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/5/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka i wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa. Rada Gminy Adamówka postanawia, paragraf pierwszy, punkt pierwszy, powołuje się Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka w następującym składzie osobowym: Kamil Barszczak, Czesław Bobko, Sławomir Buza, Anna Lachawiec, Artur Lisik, Piotr Pokrywka, Tadeusz Toncel, Tomasz Szewczyk. Punkt drugi, na przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamówka wybiera się pana Czesława Bobko. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Ustawa wchodzi w życie większą liczbą głosów.
Dziękuję bardzo i gratuluję. Kolejnym naszym punktem będzie punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Rekreacji i wyboru przewodniczącego komisji. Podobnie do po ostatniej sesji do tej komisji zapisały się następujące osoby. Pan Adam Brzycki, pani Agnieszka Działo, Artur Lisik, Monika Nieckarz, Józef Popik, Tadeusz Stoncel, Tomasz Szewczyk. Proponuję parę minut przerwy, aby komisja się ukonstytuowała i wybrała kandydata na przewodniczącego, przepraszam. Dobrze, że to poza wizją. No, wznawiamy obrady. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/6/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Rekreacji i wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Rekreacji. Rada Gminy Adamówka postanawia, paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Powołuje się Komisję Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Adamówka w następującym składzie osobowym. Adam Brzycki, Agnieszka Działo, Artur Lisik, Monika Nieckarz, Józef Popik, Tadeusz Stoncel, Tomasz Szewczyk. Punkt drugi. Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Adamówka wybiera się panią Monikę Nieckarz. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 2. Projekt uchwały został wybrany większą liczbą głosów. Dziękuję. Kolejnym naszym punktem jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego komisji. Podobnie jak w wcześniejszych uchwałach, do komisji zapisały się następujące osoby. Pan Kamil Barszczak, pan Zdzisław Ciurko, pan Jacek Kierepka. Proponuję kilka minut przerwy, aby komisja się ukonstytuowała i wybrała kandydata na przewodniczącego.
Wznawiamy obrady Rady Gminy Domówka. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/7/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Gminy Adamówka postanawia. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamówka w następującym składzie osobowym. Pan Kamil Barszak, pan Zdzisław Ciurko, pan Jacek Kierepka. Punkt drugi. Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamówka wybiera się pana Jacka Kierepkę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących się 1, przeciwnych 1. Uchwała wchodzi w życie z większą liczbą głosów i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim Państwu Przewodniczącym. Następnym naszym punktem jest punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Adamówka. Proszę bardzo pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia wynagrodzenia wójta gminy. Jednak nie może tego czynić dowolnie i ma pewne ograniczenia. I jest to uregulowane rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i ustawą o pracownikach samorządowych. Państwo radni tutaj macie podane podstawą prawną i odpowiednie artykuły. Ja może powiem, jak to w praktyce wygląda kwotowo. Więc Rada Gminy ustala wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. I musi, Szanowna Rada, przy ustalaniu tego wynagrodzenia wziąć pod uwagę, że ustalone są maksymalne i minimalne kwoty poszczególnych tych składników. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 8200, zaś maksymalne 10250 zł. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego to, przepraszam, zacznę od minimalnego. Minimalny poziom dodatku funkcyjnego to 2520 zł, zaś maksymalny poziom dodatku funkcyjnego to 3150 zł. A dodatek specjalny będzie wynosił 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. I Szanowna Rada, ustalając wynagrodzenie wójta gminy, musi trzymać się tych przedziałów. Powtórzę raz jeszcze. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze 8200 zł, minimalny poziom dodatku funkcyjnego 2520 zł. Stawki maksymalne, wynagrodzenie zasadnicze 10250 zł i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 3150 zł. Dodatek specjalny będzie wynosił 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. A jaka jest propozycja? Panie sekretarzu, a jaka jest propozycja? Jakie kwotę powinniśmy?
Dlatego powinniśmy debatować tutaj w ogóle. Szanowni panowie radni, powinniście debatować nad kwotą pomiędzy 8200 a 10250 w przypadku wynagrodzenia zasadniczego i 2520 a 3150 w przypadku dodatku funkcyjnego. I tyle tylko mogę powiedzieć. Mam pytanie do pana wójta. Czy pan wójt chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii? Nie, nie, dziękuję. Czy ktoś z panów radnych w tej kwestii chciałby się wypowiedzieć? Bo musimy tu jakoś podjąć decyzję. Panie radny, proszę, proszę bardzo do mikrofonu. Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, z tego co pamiętam, to chyba pan wójt Edward miał najniższe wynagrodzenie, jakie mógł. Tak, i myśmy to zaakceptowali jako wcześniejsza rada, a teraz po prostu trzeba jakąś propozycję tutaj poddać. Zadam konkretne pytanie. Ile zarabia pan wójt Edward, przepraszam. Nie wuj, tylko wuj, pomyliłem się. Może, jeżeli to nie, to jest tajemnica, bo to przecież to są nasze pieniądze. Jeżeli chodzi o moje wynagrodzenie, to mimo, że Rada się ze mną spierała, to ono zostało w zakresie wynagrodzenia zasadniczego, tego, co ustala Rada Gminy, było w kwocie minimalnej, jeżeli chodzi o, co tam to drugie jest? Dodatek funkcyjny też był w kwocie minimalnej. A ten trzeci to jest 30% z ustalonego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. To ja dziękuję za wypowiedź. Dobra. Proszę, proszę bardzo. Ja uważam, że powinniśmy się spotkać gdzieś po środku tych kwot, a wynagrodzenie wójta zawsze możemy podnieść, jeżeli będziemy tutaj widzieć owoce pracy. Takie jest moje zdanie. Chciałbym też, żeby radni się wypowiedzieli na ten temat. Myślę, że to dość ważna kwestia, jeżeli chodzi o fundusze gminy. No to kto z pań i panów radnych jest za propozycją pana radnego Jacka Kierepki, aby kwota wynagrodzenia dla wójta była obliczona pomiędzy kwotą najniższą 8200 zł, a najwyższą 10250 zł. Pan sekretarz to szybko policzy. Ale to może być tak ja troszkę... Ja zaproponuję parę minut przerwy, parę minut przerwy na podliczenie tej kwoty.
obrady Rady Gminy Adamówka. Proszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Adamówka. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne wójtowi gminy Adamówka w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 9225 zł. Dodatek funkcyjny 2835 zł. Dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 3618 zł. I dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi wartość 1845 zł. Traci moc uchwała nr 9/57/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Adamówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 7 maja 2024 roku. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Nie będę czytał tej uchwały, pan sekretarz przeczytał dokładnie. Będziemy przechodzić do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Proszę sprawdzić jeszcze jeden głos. Proszę sprawdzić jeszcze. Dziękuję. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 2, wstrzymujących się 1. Dziękuję bardzo. Uchwała wchodzi w życie. Następnym naszym punktem jest punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Pana zastępcę czy pana wójta? Proszę bardzo, pana zastępcę, pana wicewójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W budżecie, a ja jestem stary, ale jeszcze mogę stać. Ale dobrze, dziękuję bardzo. W budżecie gminy na rok 2024 proponujemy następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 245 443 zł i 69 groszy. Z tego dochody bieżące o taką właśnie kwotę i na tą kwotę składają się następujące pozycje. Zwrot naliczonego podatku VAT z roku ubiegłego 58 300 zł. Tutaj tylko powiem tak informacyjnie, my trochę inaczej odliczamy podatek VAT niż firmy. Jeżeli mamy wydatki, które są związane ze sprzedażą opodatkowaną, to naliczony podatek VAT mamy prawo odzyskać i w tym przypadku jest to kwota dotycząca roku ubiegłego, jest to kwota 58 300 zł. Wpływy z czynszu za wynajm lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego 165 000 zł. Wpływy z opłat pobranych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest to kwota 4223 zł i 69 groszy. No te grosze są z tego powodu, że wpływy z wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dokładnej kwocie uzyskanych właśnie wpływów musimy przeznaczyć na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Stąd no, z dokładnością do jednego grosza jest to planowane.
i zwrot należności z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z roku ubiegłego. To po prostu zakład energetyczny pobrał nam kwotę wyższą o 17 920 zł i teraz nam zwrócili w roku bieżącym. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 130 tysięcy złotych z tytułu sprzedaży działek budowlanych. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 155 443 zł i 69 groszy i z tego wydatki bieżące o kwotę 24 415 zł i 19 groszy, w tym wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 4223 zł i 69 groszy i remont studzienki kanalizacyjnej i pomp na przepompowni ścieków 20 191 zł i 50 groszy. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 131 028 zł i 50 groszy i na tą kwotę składają się wydatki na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Adamówka 50 tysięcy złotych. To jest właśnie po to, żeby można było rozstrzygnąć przetarg, o którym mówiliśmy w przerwie, czyli na realizację takiego dużego zadania o wartości ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. I dopłata z tytułu wydzielenia gruntów gminnych o większej wartości po przeprowadzeniu scalenia gruntów w miejscowości Krasne i Pawłowa 81 028 zł i 50 groszy. Tutaj chodzi, ta większa wartość to w zdecydowanej większości wynika z tego, iż zostały poszerzone drogi dojazdowe do gruntów rolnych. I w związku z tym, że te drogi dojazdowe są własnością gminy, stąd my musimy właśnie taką kwotę wnieść w ramach rozliczeń pomiędzy uczestnikami scalenia. No ale chcę powiedzieć, że to bardzo nam się opłaca, ponieważ jest w tej chwili ogłoszony przetarg na właśnie przebudowę tych dróg, budowę tych dróg. Będą tam te drogi realizowane w bardzo szerokim zakresie. Myślę, że przy najbliższej okazji Majdan rzuci się na scalenie, że tak powiem, jak zobaczy, jakie tam powstaną drogi, bo część z tych dróg będzie zrobiona w asfalcie. A większość będzie właśnie zrobiona tłuczniem, także będą to drogi, które będą umożliwiały dostęp do gruntów rolnych w każdych warunkach. Zresztą szczególnie, że wartość tych robót jest naprawdę imponująca, bo to jest, powiedzmy, porównywalne z przebudową drogi w Cieplicach, jeżeli chodzi o wartość. I zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 40 tysięcy złotych. To jest w wydatkach bieżących zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. To jak gdyby odpowiedź na to, co tutaj pan radny pytał, jeżeli chodzi o drogi gminne, bieżące utrzymanie. No niestety, żeby zbilansować budżet i żeby znalazły się środki na te wysokości 50 tysięcy, musimy zmniejszyć te środki, przynajmniej na razie, bo grubsze zmiany powodowałyby
konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na pewno taka zmiana wieloletniej prognozy finansowej będzie konieczna w przyszłości, no ale kiedy można się w taki właśnie sposób poratować, żeby tego budżetu w taki istotny sposób zmieniać, to po prostu tak na razie jest to zbilansowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny. Panie wójcie, ja mam pytanie takie. Robi się u nas te studzienki kanalizacyjne. Jest w planie 4 i jest następne 2. Czy te 20 tysięcy załatwią tą sprawę? Uważam, że chyba to jest za mało. Nie załatwią tej sprawy, natomiast naprawdę nie mamy w tej chwili możliwości tego zrobić inaczej. W takim razie jak się zawali, to znajdą się pieniądze? To znaczy nie, te, które są niezbędne, zostaną zrobione. Była wizja lokalna i te 2 studzienki to są prawie załamane. One jeszcze przepuszczają, ale moment i będą załamane. I będziemy wtedy szukać firmy, która będzie przetargi. Nie wiem jak to będzie, ale może by to załatwił od razu przy tych 4. To będzie od razu załatwione, tylko po prostu wykonawca będzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kierepka. Ja mam tylko jedno techniczne pytanie. Takie wydatki związane z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Bo to jest nieduża kwota, a jakie są działania podejmowane w tym programie z tych środków? Jeżeli chodzi o program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, to myśmy, drodzy Państwo, podejmowali pod koniec 2023 roku taki długoletni program właśnie rozwiązywania tych problemów alkoholowych i głównymi działaniami, jeżeli chodzi, ja mogę Wam kwotowo nawet wymienić, mamy zaplanowane, po około 6 tysięcy przekazujemy dla każdej ze szkół i oni mają sobie zagospodarować te pieniążki, jeżeli chodzi o programy profilaktyczne. Tutaj słyszałam informację o Dniach Dziecka. Również proponowaliśmy, aby zorganizować takie szkolne Dni Dziecka. Jest to kwota po 1500 zł, tylko każda szkoła, jednostka organizacyjna, tak jak CUS, tak jak jednostki tutaj szkoły, czy też biblioteka nasza gminna, wiedzą o tym, że mają do gminnej komisji składać specjalne wnioski. My później je akceptujemy, bo myśmy wszyscy wspólnie na ten temat rozmawiali. No i tutaj też możemy przyznać właśnie dofinansowanie do organizacji tych Dni Dziecka. Kolejnym wsparciem jest przede wszystkim już tutaj kolejna biblioteka złożyła wniosek o około 1000 zł na zakup książek dydaktycznych. My jako Centrum Usług Społecznych będziemy organizować 30, już w tym momencie też Państwa serdecznie zapraszam do włączenia się w tą akcję. Mieliśmy to wspólnie robić ze szkołami, ale że tak powiem każdy w konsekwencji potrzebował zrobić coś osobnego. Taki gminny dzień rodziny, tutaj na to też będziemy mieć przeznaczone pieniądze. Około 2000 zaplanowane jest na punkt konsultacyjny. Ponadto 2000 wydaliśmy na izby wytrzeźwień. Są tam różnie zaplanowane wynagrodzenia dla biegłych sądowych, bo mamy 2 psychiatrów. Już nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kwota, 270 zł od jednej opinii biegłego. Więc tak, jest to tak naprawdę ta kwota, łączny program plasuje w tym momencie na kwotę około 50 tysięcy, więc to nie jest dużo. A jeżeli pan by chciał tak dokładnie poznać, to ja zapraszam do siebie, to ja panu przedstawię. Nie, tak po prostu chciałem poznać działania, jakie są. Działania ogólnie profilaktyczne, prawda? Planujemy, bo już też prosiłam tutaj pana Jacka Stawila, który się zajmuje organizacją półkolonii letnich, też o przedstawienie oferty, już wysłał nam tą ofertę, więc też na pewno dofinansujemy półkolonie letnie. 28 dofinansowujemy wyjazd klubów seniora do Bolestraszyc, jest na kwotę 1500 zł. Strażacy mieli na przykład też obchodzili swoje święto, też dofinansowaliśmy im poczęstunek na kwotę 1200 zł. Więc są takie różne działania, które mamy zaplanowane różne środki, na przykład na organizację jubileuszu 50-lecia małżeństwa.
szczególne dane na ten temat, to też zachęcam do odwiedzenia strony Centrum Usług Społecznych. Na ostatniej zakładce właśnie są informacje na temat gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i jest tam wskazany, wyświetlony nasz program, prawda? I te cele programu, które są tam wskazane na 4 lata od 2024, my po prostu w ramach tych środków będziemy realizować. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor i panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pana. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/9/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Za głosowało 12 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 2. Projekt uchwały został poparty większą liczbą głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/13/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku upoważnienia wójta gminy Adamówka do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024. Proszę pana sekretarza o zabranie głosu, przedstawienie projektu. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Gminy Adamówka nr 3/13/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Upoważnia się wójta gminy Adamówka do udzielenia pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024 do łącznej kwoty 132 tysięcy zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Krótko wyjaśnię, o co ma na celu projekt tej uchwały. Na ostatniej sesji poprzedniej Rady Gminy Rada Gmina upoważniła wójta gminy Adamówka do udzielania pożyczek w kwocie mniejszej. Było to związane z tym, że Ochotnicza Straż Pożarna w Adamówce, jak już wcześniej wspomniał pan wójt, złożyła wniosek w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tego wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Adamówce planuje wybudować dwie strefy aktywności fizycznej dla mieszkańców Krasnego i Adamówki. Jednak, żeby zrealizować to działanie, wiemy, że Straż nie posiada takich środków i potrzebuje zaciągnąć kredyt, pożyczkę. Pożyczkodawcą będzie gmina Adamówka i poprzednia kwota podjęta na wcześniejszej sesji Rady Gminy była zgodna z wnioskiem złożonym przez Straż Pożarną, jednak pojawiła się szansa, że będzie możliwość zwiększenia tego dofinansowania dla Straży Pożarnej o kwotę dodatkowych 30 tysięcy. Stąd prośba o zwiększenie kwoty, do jakiej upoważnia się pana wójta, aby mógł udzielić pożyczki dla Straży Pożarnej o tą kwotę dodatkowych 30 tysięcy. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Są jakieś pytania? Najprawdopodobniej nie będzie zwiększonego zakresu, jednak wniosek składany był dość dawno, bo jeszcze w ubiegłym roku i zaktualizowane ceny, nastąpiła taka, pojawiła się taka szansa, a jednocześnie pewnie i ratunek, bo ceny jednak na przestrzeni tego czasu znacząco wzrosły i to pozwoliłoby nam to po prostu zrealizować to zadanie z przekonaniem, że tych środków po prostu wystarczy. Mam takie pytanie. Przepraszam, jeszcze nie skończył radny.
O 30 tysięcy. Odpowiem tak. Nie, nie, to nie działa tak. Tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę to, że wniosek składany był jeszcze w październiku, mamy już dzisiaj maj, więc ta cała procedura nie może być realizowana tak, że w ostatnim etapie, czy właściwie już przed samą realizacją, my możemy manewrować. Pojawiła się taka szansa, więc straż zawnioskowała o te środki dla pewności, żeby po prostu spokojnie zrealizować to zadanie, bo wiadomo, że ceny rosną i to, co było w październiku, a dziś jest już maj, to są zupełnie różne sytuacje, więc nie ma możliwości rozszerzenia tych działań. Mam takie pytanie. Bardzo, pan Danicowski. Mam takie pytanie, a czy to musi występować straż, a czy gmina nie mogłaby tego zrobić sama, bo generalnie straż nie ma swoich pieniędzy w ogóle. No to dla mnie to jest takie trochę dziwne, że występuje się o coś, nie mając na to pieniędzy. Sytuacja, kiedy występuje o to straż, jest korzystniejsza dla budżetu gminy, dlatego że straż otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wysokości zadania, a gmina otrzymuje to dofinansowanie procentowo w dużo niższej skali, czyli to jest 2/3 i wtedy gmina musiałaby do tego dołożyć 1/3 wartości zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, a zatem czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/10/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały numer 3/13/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do udzielenia pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym 2024. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Za głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 1. Projekt uchwały został uchwalony większą liczbą głosów. Następnym naszym punktem jest punkt 14, podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela gminy Adamówka do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej. Proszę pana chyba sekretarza o przedstawienie. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Proszę bardzo. Czy to musi być tutaj z osób obecnych, czy to w ogóle z całej gminy ktokolwiek może być? Czy, nie wiem, pracownik urzędu? Tak. Tak.
to rada ma takie uprawnienia do delegowania takiego przedstawiciela. Także. Jest są zadania związku. Związek realizuje swoje cele głównie przez reprezentowanie gmin na forum powiatu, województwa ogólnopaństwowym i międzynarodowym, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności gminnych, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin, nawiązywaniu kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu gminnego i prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki związku i jej członków. Czyli są takie zadania, które gminy realizują samodzielnie, a są też takie zadania, które mogą gminy realizować w ramach związku. Ja może uzupełnię jeszcze. Więc Związek Gmin powstał w momencie, kiedy pojawiła się inicjatywa wspólnej realizacji, zresztą wspólnej realizacji wychowania przedszkolnego i to było robione na początku wraz z Instytutem Komeńskiego z Warszawy. To rzeczywiście wniosło takie nowe rozwiązania w zakresie wychowania przedszkolnego. Przypomnę, że w tym procesie byli też zaangażowani rodzice. Sprawa tego wychowania przedszkolnego jak gdyby skończyła się, związek natomiast no, pozostał i jest to związek nie tylko gmin powiatu przeworskiego, ale również gminy z powiatu jarosławskiego. Koszty funkcjonowania są no symboliczne, bo już nie pamiętam ile wynosi składka, ale tam od osoby i to nie jest duża składka. Trzeba powiedzieć otwarcie, że w tej chwili związek nie robi żadnych konkretnych przedsięwzięć, natomiast no, jest po prostu utrzymywany na wypadek, gdyby no, były jakieś właśnie składane wspólne wnioski, nawet inwestycyjne. Była taka inicjatywa, która ostatecznie nie została zrealizowana. Chodziło o utworzenie, to była fajna inicjatywa, o utworzenie ścieżek rowerowych na terenie powiatu przeworskiego. Niemniej jednak ten wniosek chyba ostatecznie nawet nie został złożony, chociaż my przygotowaliśmy pewne propozycje dotyczące naszej gminy, ale tak jak mówię, do dofinansowania i chyba nawet do złożenia tego wniosku ostatecznie nie doszło. Także takiej praktycznej działalności w tej chwili nie ma, natomiast te przedszkola no naprawdę były bardzo ciekawą inicjatywą. One wprowadziły taką no, nową jakość do oświaty tej przedszkolnej i nawiasem mówiąc, no można powiedzieć, wyszkolone wówczas nauczycielki no, pracują teraz w naszym przedszkolu. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Proszę bardzo, pan wójt. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak mój poprzednik powiedział, że w tej chwili związek nie zajmuje się jak gdyby konkretnie danym zadaniem, to nie znaczy, że takiego zadania za chwilę nie będzie jakiegoś, którego prawda, jest w gotowości cały czas. Tutaj ważne jest, żeby gmina Adamówka miała swoją reprezentację również w takim związku. Ja powiem tak z doświadczenia, bo wcześniej byłem też członkiem tego Związku Gmin Ziemi Przeworskiej. Wspólnie z panem wójtem jeździliśmy na posiedzenia, bo wójt jako przedstawiciel samorządu automatycznie jako pełniący rolę wójta wchodził do tego związku. Natomiast wcześniej
Rada wytypowała moją osobę i wspólnie reprezentowaliśmy gminę Adamówka na posiedzeniach związku. Natomiast jeżeli mogę coś zasugerować, to Państwo możecie też oczywiście ze swojego grona wytypować osobę i to by była też bardzo fajnie widziana reprezentacja, jeżeli ktoś z Rady Gminy byłby reprezentantem w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej. To taka moja sugestia. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Ktoś ma jeszcze jakieś sprawy, pytania? To ja proponuję przewodniczącego na naszego delegata. Dziękuję bardzo. Będziemy głosować. Kto? Będziemy głosować. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2 przez... Zgadza się? Tak, oczywiście, zgadzam się. Uchwała numer 2 przez 11 przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 rok w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Adamówka do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Głosów za 11, przeciw 3, wstrzymujących się 1. A zatem uchwała przechodzi większą liczbą głosów. Dziękuję bardzo. Następnym naszym punktem jest punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru reprezentanta gminy Adamówka w Stowarzyszeniu Kraina Sanu, lokalna grupa działania. Proszę bardzo pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Adamówka w sprawie wyboru reprezentanta gminy Adamówka w Stowarzyszeniu Kraina Sanu, lokalnej grupie działania. Paragraf pierwszy. Wybiera się i tutaj Szanowna Rada może wskazać reprezentanta gminy Adamówka w Stowarzyszeniu Kraina Sanu, lokalna grupa działania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała numer 7 przez 28 przez 2015 Rady Gminy Adamówka w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania gminy Adamówka w lokalnej grupie działania pod nazwą Stowarzyszenie Kraina Sanu z siedzibą w Stryńczy. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wspomnę tylko, że dotychczas przedstawicielem gminy Adamówka był dotychczasowy wójt gminy Adamówka, pan Edward Jarmoziewicz. I taka też jest przyjęta ogólna zasada, że gminę reprezentuje wójt gminy. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś inne propozycje? To, czyli czytamy projekt uchwały. Rozumiem, że zgadzamy się na kandydaturę pana wójta Jacka Kierepki do reprezentowania gminy. Czytamy projekt uchwały. Uchwała numer 2 przez 12 przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie wyboru reprezentanta gminy Adamówka w Stowarzyszeniu Kraina Sanu, lokalna grupa działania. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę oddać głosy. Dziękuję bardzo. Głosów, stwierdzonych głosów za jest 13, głosów przeciwnych 2. Uchwała wchodzi w życie większą ilością głosów. Dziękujemy. Kolejnym punktem mamy punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, przepraszam, punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Proszę bardzo pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały.
Uchwała Rady Gminy Adamówka w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Paragraf pierwszy. Wyznacza się tutaj i Szanowna Rada wskazuje osobę jako przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 2/13/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 22 marca 2011 w sprawie wytypowania przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy SPZ w Przeworsku. I jeszcze dodamy tutaj paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To umknęło, przepraszam. Dodam tylko, że Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Przeworskiego oraz organem doradczym dyrektora szpitala. I Rada ustala, kto będzie tym przedstawicielem. Zazwyczaj są to wójtowie. Ja proponuję również pana wójta, żeby reprezentował gminę. To jest ważna, ważna tam funkcja tak samo, także myślę, że jest obopólna zgoda. Przechodzimy zatem do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2/13/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę oddać głosy. Proszę jeszcze. Dziękuję bardzo. Głosów za 14, wstrzymujących się 1, przeciwnych 0. Uchwała wchodzi w życie większą liczbą głosów. Dziękuję. Kolejnym punktem jest punkt 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok. To pani dyrektor. Proszę bardzo panią dyrektor o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zdaję sobie sprawę, że Państwo mieliście do wglądu materiały, jednak w związku z tym, że to jest taka nasza wspólna, pierwsza wspólna sesja Rady Gminy, chciałabym Państwu pokrótce zaprezentować ocenę zasobu pomocy społecznej. Jestem świadoma, że Państwo się zapoznaliście, jednak przygotowałam dla Was krótką prezentację w tym zakresie. Bym prosiła, abyście tutaj może się odwrócili. Drodzy Państwo, mając na względzie... Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ocena zasobu pomocy społecznej została opracowana na podstawie artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej, gdyż taki jest obowiązek gminy, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W związku z tym corocznie do 30 kwietnia taka zasoba ocena zasobu pomocy społecznej jest przygotowywana przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Co zawiera ocena zasobów pomocy społecznej? Przede wszystkim przedstawia naszą sytuację społeczno-demograficzną, nasze zasoby, przede wszystkim zasoby infrastrukturalne, kadrowe, zasoby finansowe, a także zasoby usługowe i zasoby wsparcia rodzin z terenu naszej gminy Adamówka. Mając, drodzy Państwo, na względzie sytuację demograficzną i społeczną gminy Adamówka, na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Adamówka zamieszkiwała 4109 mieszkańców.
kursów. I tutaj warto wskazać na to, że tak naprawdę rozkład pomiędzy płciami plasował się tak naprawdę na równym poziomie, gdyż 49,89% stanowiły kobiety, a 50,11% populacji naszej gminy stanowili mężczyźni. Ważnym jest, drodzy Państwo, o tym, o czym często już wspominam, są to procesy demograficzne, które dotyczą starzenia się naszego społeczeństwa. Można wskazać, drodzy Państwo, iż tutaj osób w wieku poprodukcyjnym, czyli to są te osoby w wieku emerytalnym, jest 20,37%. Jednak warto wskazać, tutaj nie zamieściłam tego na prezentacji, iż osób powyżej 60 roku życia na terenie gminy Adamówka jest około 1000, czyli tak naprawdę co piąty mieszkaniec naszej gminy jest osobą powyżej 60 roku życia. Warto, drodzy Państwo, wspomnieć również o placówkach, które zapewniają wsparcie dla naszych najmłodszych dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, mam tutaj na myśli przede wszystkim dzieci do 3 roku życia. Tak wymaga tego Centrum Pomocy Społecznej, abyśmy o tym, drodzy Państwo, mówili. Do 2023 roku na terenie gminy nie ma takich placówek. W związku z tym, drodzy Państwo, myśmy już w tym roku rozpoczęli realizację. Tutaj teraz jesteśmy na etapie projektowania naszego klubu dziecięcego Leśna Kraina w Adamówce. Będzie to polegało na tym, że do obecnego przedszkola dobudujemy klub dziecięcy, około 135 metrów tutaj kwadratowych takich pomieszczeń, w których będzie przebywać 14 dzieci. Na chwilę obecną, drodzy Państwo, mamy podpisaną umowę na kwotę 569 807 zł 1 grosz. Drodzy Państwo, teraz jesteśmy na etapie wnioskowania o kolejne środki, gdyż zmienił się program z Maluch Plus, zmienił się program na aktywny Maluch Plus i w ramach tego nowego programu nawet gminy, które rozpoczęły już realizację albo nawet są w trakcie realizacji, ale nie rozliczyły programu, mogą starać się o dodatkowe środki. Dotychczas na jedno dziecko, na jedno miejsce, na rozbudowę, przebudowę, budowę nowego żłobka klubu dziecięcego było około 35 tysięcy. W tym momencie jest to kwota 57 tysięcy około, czyli możemy zwiększyć o dodatkowe 21 666 zł na jedno miejsce, czyli jest to 303 tysiące zł i o to się będziemy starać. Też na pewno, drodzy Państwo, myślę, że dostaniemy. Bardzo ważnym zasobem, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, o politykę społeczną na terenie naszej gminy, są nasze zasoby kadrowe. W 2023 roku, drodzy Państwo, w Centrum Usług Społecznych w Adamówce zatrudnionych w ramach umowy o pracę było 18 osób. Ważnym jest, drodzy Państwo, to są po części, drodzy Państwo, mieszkańcy naszej gminy poza mną. Ponadto, drodzy Państwo, ważne jest także to, iż 21 osób, to też w przeważnej większości są mieszkańcy naszej gminy, prac zatrudnionych było w ramach umów cywilnoprawnych, umów zlecenia i świadczyły one usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2023 roku, tak, drodzy Państwo, wyglądał schemat organizacyjny Centrum Usług Społecznych. Co zmieniło się od 1 września? Drodzy Państwo, w związku z tym, że zasoby finansowe, o których też wspominałam, są bardzo istotną rzeczą, jeżeli chodzi o naszą działalność, działalność polityki społecznej i rozwój polityki społecznej w każdej gminie, również w gminie Adamówka. Od 1 sierpnia, drodzy Państwo, powstała nowa jednostka, raczej jednostka, ośrodek wsparcia, można tak nazwać, jest to mieszkanie wspomagane w wygaszanej szkole podstawowej w Cieplicach dla 2 osób. W związku z tym zmieniła się struktura organizacyjna. Jednak przejdziemy teraz do tej struktury, drodzy Państwo. Ci, którzy są nowymi radnymi, też może po części nie znają struktury organizacyjnej Centrum Usług Społecznych, warto wskazać, drodzy Państwo, iż po przekształceniu OPS-ów CUS poza tymi podstawowymi strukturami organizacyjnymi, taką nową strukturą jest zespół do spraw organizowania usług społecznych. Na czele tego zespołu jest organizator usług społecznych. Ja jestem dyrektorem wykonującym jednocześnie obowiązki organizatora usług społecznych, więc tu nie ma dodatkowego stanowiska pracy. Zatrudnieni są tam koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych, czyli te osoby,
do których, jeżeli potrzebujemy usług społecznych, mieszkańcy, wszyscy mieszkańcy, jeżeli nie tylko ci, którzy kwalifikują się do pomocy społecznej ze względu na dochód, mogą zgłaszać się po usługi społeczne, które my mamy wskazane, jakie my realizujemy i świadczymy w uchwalonym programie usług społecznych na dany rok. Ponadto jest zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, co to zespół zatrudniający pracowników socjalnych. Mamy również, posiadamy również stanowisko organizatora społeczności lokalnej, zespół do spraw asysty rodziny, zespół do spraw świadczeń rodzinnych, a także prowadzony przez nas ośrodek wsparcia. Jest to Dzienny Dom Pomocy imienia błogosławionego księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach, kierowany przez kierownika Dziennego Domu Pomocy. W ramach tej struktury zatrudnieni są również opiekunowie. W ubiegłym roku do 30 września pracował tam także fizjoterapeuta na 3/4 etatu. Od 1 września 2023 roku struktura Centrum Usług Społecznych zmieniła się właśnie o nasze mieszkanie wspomagane, tutaj mamy zielone okienko, a także, drodzy Państwo, w związku z realizacją projektu opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych rozszerzaliśmy wolumen świadczonych usług społecznych, kupiliśmy samochód Mercedesa Vito za 130 tysięcy złotych i teraz tego Mercedesa wykorzystujemy nie tylko do dowozu uczestników do Dziennego Domu Pomocy, ale także do świadczenia usługi od drzwi do drzwi dla mieszkańców pozbawionych takiej możliwości po prostu przemieszczania się. Środki finansowe Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Drodzy Państwo, w roku 2023 w ramach zadań zleconych i zadań własnych wydatkowaliśmy kwotę 7 84 634 zł i 19 groszy. To tak naprawdę, drodzy Państwo, jest bardzo dużo, ale o 3 135 tysięcy mniej niż w roku 2022. Dlaczego? Dlatego, że na przykład odeszły od realizacji naszych na przykład niektóre świadczenia. W 2023 roku nie wypłacaliśmy na przykład dodatku węglowego. I to są przede wszystkim te zmiany. Ważnym, drodzy Państwo, jest to, iż w ramach środków własnych na realizację zadań, tak ważnych zadań, drodzy Państwo, bo polityka społeczna w naszej gminie jest bardzo ważnym zadaniem. Drogi oczywiście są ważne, wszystko jest ważne, drodzy Państwo, ale najważniejsze jest to, aby po tych drogach miał kto chodzić, aby ci ludzie, którzy u nas żyją, mieli dobre życie i dobrą jakość życia, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne. Ze środków własnych wydatkowaliśmy kwotę 985 tysięcy 683 zł i 47 groszy, natomiast ze środków zewnętrznych, i to są środki, które są pozyskane przede wszystkim z Europejskich Funduszy Społecznych, z programów resortowych, również z dotacji celowych, jest to, drodzy Państwo, 5 789 tysięcy i 842 zł i 22 grosze. Tutaj nie będę Państwu przedstawiała po kolei każdego wydatku, bo też mieliście możliwość się zapoznania, nie chcę przedłużać dzisiejszego naszego spotkania. Ważnym, drodzy Państwo, jest przede wszystkim to, iż proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, który dąży do tego, abyśmy te usługi społeczne, które musimy zabezpieczyć swoim mieszkańcom, zabezpieczali na terenie naszej gminy, wiąże się przede wszystkim z tym, abyśmy nie zwiększali na przykład wydatków na usługi z zakresu domu pomocy społecznej, bo jesteśmy świadomi tego, że starzenie się społeczeństwa doprowadza do tego, że część, gro osób starszych tak naprawdę, gdyby nie to, że w tym momencie jest zabezpieczone usługami asystenckimi, usługami opiekuńczymi, opieką wytchnieniową, ruszamy już tak naprawdę z usługami sąsiedzkimi, musiałoby korzystać w konsekwencji z tego wsparcia, a w tym momencie pobyt w domu pomocy społecznej, miesięczny koszt odpłatności za jednego mieszkańca, to jest kwota około 6-7 tysięcy złotych. My płacimy, w tym roku mamy plan finansowy na domy pomocy społecznej na kwotę 160 tysięcy złotych. W roku ubiegłym wydaliśmy 161 250, 250, czyli to było tak naprawdę tylko 5 tysięcy, około 5 tysięcy więcej niż w 2022 roku, co chciałabym zwrócić na to uwagę, że koszt domów pomocy społecznej, jak przyszłam tutaj do pracy w 2018 roku do 2024 roku, przez te 5 lat wzrósł o 100%. Koszty utrzymania jednego mieszkańca na przełomie tych 5 lat wzrosły o 100%. Drodzy Państwo,
co tutaj może być istotne? Wzrosły wysokości wypłacanych przez nas zasiłków stałych. W 2023 roku zasiłków stałych wypłaciliśmy na kwotę 63 tysięcy złotych. Związało się to przede wszystkim z wzrostem kryterium dochodowego. W tym roku będzie to dużo więcej, dlatego że tak naprawdę również wzrosły kwoty zasiłków stałych. Minimalna taka kwota zasiłku stałego, znaczy kwota zasiłku stałego dla osoby, która nie ma żadnego dochodu, jest samotna, to jest 1 tysiąc złotych. Tylko tak naprawdę to też jest, drodzy Państwo, taka przejściowa sytuacja, dlatego że będąc w wielu radach, tutaj w Radzie Rozwoju chociażby nawet, wiem, że drodzy Państwo, te zasiłki stałe, te zasiłki okresowe, w konsekwencji będą to świadczenia, które przejdą do ZUS-u, a my, drodzy Państwo, będziemy się zajmować świadczeniem pracy socjalnym, rozwojem usług społecznych w naszych jednostkach. Ważnym zadaniem również są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Drodzy Państwo, to 17 tysięcy, to są środki zewnętrzne i to były środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tutaj w ramach tych usług 8 dzieci z naszej gminy objęto wsparciem logopedy i psychologa. Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej, drodzy Państwo, ze środków zewnętrznych na tą działalność, czyli tutaj mamy działalność przede wszystkim na rozwój usług społecznych, czyli tu jest Dzienny Dom Pomocy, usługi wynikające z projektu, które też rozliczyliśmy w ubiegłym roku na utworzenie Centrum Usług Społecznych na Dzienny Dom Pomocy, to jest 2 684 143 zł 34 grosze. Co mogłoby być tutaj ważną kwestią, drodzy Państwo, w ubiegłym roku też już w ramach programu Asystent Rodziny zwiększyli nam dofinansowanie na wynagrodzenie dla właśnie pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny. Najważniejszym, drodzy Państwo, celem naszej działalności, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych, drodzy Państwo, naszej działalności statutowej jest to przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości. Jednak bardzo ważne jest również bardzo ważny jest również partycypacyjny rozwój modelu usług społecznych świadczonych na terenie gminy Adamówka przez organizacje samorządowe, podmioty ekonomii społecznej, a także osoby fizyczne. Mając na względzie ten zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, drodzy Państwo, tutaj chciałabym tylko wskazać na to, iż ze świadczeń pomocy społecznej, czyli tej pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej, czyli osoby, które kwalifikowały się do pomocy społecznej ze względu na dochód 600 zł w rodzinie i 776 dla osoby samotnie gospodarującej, to jest 176 rodzin z terenu naszej gminy, drodzy Państwo, 7 więcej niż w 2022 roku, w których zamieszkiwało 602 mieszkańców gminy, czyli około 15% mieszkańców naszej gminy korzysta ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy pomocy społecznej. Ważne, drodzy Państwo, jest także to, iż realizujemy tak naprawdę od dawna, od zawsze, że tak powiem, tutaj w gminie Adamówka program Posiłek w Szkole i w Domu na bardzo wysokim poziomie, gdyż bardzo dużo dzieci korzysta z tego wsparcia, jeżeli chodzi o zapewnienie gorącego posiłku w szkole. W roku ubiegłym ze wsparcia w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu w szkołach, nie tylko na terenie naszej gminy, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, ale także w szkołach średnich skorzystało 287 dzieci, w tym 10 osób starszych, którym ten posiłek dowieziono do miejsca zamieszkania. Mając na względzie ten zespół, zajmuje się tam również wypłatą stypendiów szkolnych na podstawie ustawy Prawo Oświatowe. W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku te stypendia otrzymało 79 uczniów, natomiast od września do grudnia 2023 roku 76 uczniów. Była to kwota około 125 tysięcy złotych, którą wypłaciliśmy w ramach właśnie wypłaty stypendiów szkolnych. Drodzy Państwo, jednak jeżeli spojrzymy na ten wykres, widzimy tutaj jasno, że tak naprawdę liczba osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej rokrocznie spada i tych osób jest po prostu mniej, dlatego że po prostu naszym mieszkańcom żyje się lepiej, być może dlatego, że kryterium dochodowe pomocy społecznej nie wzrasta, a tak jak na przykład nawet wiemy, jeżeli chodzi o minimalne wynagrodzenie, rokrocznie wzrasta. Z roku ubiegłego, na przykład w porównaniu 2023 do 2024, tak naprawdę wzrost minimalnego wynagrodzenia wyniósł 20%.
tutaj mamy wydatki, jeżeli chodzi o wydatki na zasiłki z pomocy społecznej. Tak jak wspominałam, te zasiłki stałe to jest kwota 63 tysięcy około złotych. 12 osób pobiera zasiłki stałe. Zasiłki okresowe pobrało 33 osoby. Z dożywiania skorzystało łącznie 284 osoby. Zapewnienie schronienia. Drodzy Państwo, w tym ubiegłym roku mieliśmy jedną panią, w której zapewniliśmy schronienie w schronisku dla bezdomnych kobiet. Ważne jest to, że w związku z rozwojem usług społecznych na terenie naszej gminy ta pani mogła zamieszkać z powrotem na terenie naszej gminy w mieszkaniu wspomaganym i też w tym roku już od 12 albo 13 września 2023 roku nie musimy, drodzy Państwo, korzystać właśnie ze schroniska dla bezdomnych kobiet. Co jest jeszcze istotne, to już o czym wspominałam, czyli 8 dzieci korzystało z usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ważną kwestią, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych i ocenę zasobów pomocy społecznej, jest przede wszystkim, drodzy Państwo, zasoby pomocy instytucjonalnej i wsparcia, czyli organizacja usług społecznych. I w ramach nowego zespołu do spraw organizowania usług społecznych świadczymy usługi w ramach dwóch pakietów. Pierwszy pakiet jest to pakiet usług pakiet pomocy integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, natomiast drugi pakiet jest to pakiet usług pomocy integracji społecznej dla rodzin z dziećmi. I drodzy Państwo, tutaj tak bardzo szybciutko przedstawię Wam, jakie usługi społeczne zrealizowaliśmy w roku ubiegłym w ramach tych wszystkich też środków finansowych, które pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Warto wspomnieć, drodzy Państwo, iż Nie wspomniałam tego wyżej, ale to jest istotne, drodzy Państwo, iż jeżeli chodzi o zespół do spraw realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej, wydano łącznie 330 decyzji na przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, ale były to także decyzje zmieniające bądź uchylające świadczenia, a jeżeli chodzi o usługi społeczne, drodzy Państwo, tam musimy mieć zatrudnionych 3 pracowników socjalnych, bo tego wymaga ustawa i to jest obligatoryjne. Natomiast jeżeli chodzi o usługi społeczne, w ramach zatrudnienia 2 koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, a tutaj później jeden ekipus jest teraz na zastępstwie w świadczeniach rodziny, więc tak naprawdę mieszkańców obsługuje tylko jedna ekipuska, wydano 338 indywidualnych planów usług społecznych. Czyli, drodzy Państwo, to jest tak naprawdę porównywalna ilość, jeżeli chodzi o zadania z zakresu pomocy społecznej, ale jeżeli chodzi o osoby, nie policzyłam sobie tego na dzisiejszą sesję, tych osób, które korzystają z usług społecznych jest dużo więcej niż osób, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej. Mając na względzie usługi, tutaj, drodzy Państwo, trzeba będzie to tylko było sumować. Mając na względzie osoby, które skorzystały z usług społecznych, drodzy Państwo, tutaj wymieniam Wam pakiet usług pomocy integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. To tak po kolei, asystent osoby starszej 21 osób, które skorzystało ze wsparcia, asystent osoby niepełnosprawnej 19 osób, w ramach opieki wytchnieniowej 9 osób, w klubach seniora. Prowadziliśmy w ubiegłym roku 3 kluby seniora, w tym roku w ramach programu usług społecznych kontynuujemy działalność tylko 2 klubów seniora. Jest to klub seniora w Adamówce, klub seniora w Cieplicach. W tamtym roku z tego wsparcia skorzystało 40 osób. W ramach tych funkcjonujących klubów seniora była też zorganizowana, mam to zapisane jako oddzielna usługa, bo była to finansowana z innego źródła. Był też taki bardzo fajny wyjazd w Bieszczady właśnie dla tych 3 klubów seniora. Skorzystało z tego wyjazdu 29 osób. Organizowaliśmy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Z tych usług skorzystało 28 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, czy to są usługi rehabilitacyjne, już takie specjalistyczne właśnie świadczone w miejscu zamieszkania. Z tych usług, drodzy Państwo, skorzystało w roku ubiegłym 19 osób. W ramach asystenta osoby niepełnosprawnej wsparcia skorzystało 16 osób. Drodzy Państwo, opaski bezpieczeństwa, czyli teleopieka, z tego wsparcia w roku ubiegłym skorzystało 60 osób, w tym mamy zakupione 57 opasek. Co ważne, drodzy Państwo, już też powiedzieliśmy informację, że na ten rok dostaliśmy dodatkowe dofinansowanie z Korpusu Wsparcia Seniora i kupimy kolejne 15 opasek bezpieczeństwa, tylko będą to już takie bardziej nowoczesne opaski, które będą wyglądały jak smartwatche, gdyż jeden nasz klub seniora jest w troszkę młodszym wieku i wstydziły się panie chodzić z takimi kwadratowymi opaskami bezpieczeństwa, chciały mieć nowocześniejsze. Firma Sidley, która jest najlepszą firmą w Polsce produkującą te opaski bezpieczeństwa, wprowadza nowy model opasek i takich 15 opasek zakupimy w tym roku właśnie, pierwsze dla klubu seniora w Adamówce.
Kolejne usługi to są przede wszystkim usługi sąsiedzkie. 10 osób w tamtym roku. W tym roku w ramach Korpusu Wsparcia otrzymaliśmy dofinansowanie za wsparcie 5 nowych środowisk. Wsparcie szkoleniowe, psychiatryczne, psychologiczne dla opiekunów faktycznych, opiekującymi się osobami zależnymi, gdyż to też jest bardzo ważne wsparcie, więc część osób otrzymując świadczenia pielęgnacyjne opiekuje się osobami zależnymi w swoim miejscu zamieszkania. W związku z tym, drodzy Państwo, oni są na co dzień z tymi osobami wymagającymi wsparcia, więc poza opieką wytchnieniową wymagają też innych usług typu na przykład usług szkoleniowych, usług wspomagających. Bardzo ważną usługą od ubiegłego roku, wprowadzoną w tamtym roku, jest usługa od drzwi do drzwi. Jest to niesamowicie istotna usługa, dlatego że po prostu w ramach tej usługi zapewniamy mieszkańcom, starszym mieszkańcom gminy Adamówka, którzy nie mają swojego środka transportu, dowóz do lekarza, do szpitala. Ten nasz wóz, na pewno widzicie go tutaj na drogach bardzo często, piękny biały Mercedes z logo CUS-u. Tak jak mówiłam, nie tylko dowozi naszych mieszkańców dziennego domu pomocy, ale także właśnie tych mieszkańców, którzy potrzebują dowozu do jakiegoś specjalisty, do lekarza, nawet do sklepu, prawda? W tym momencie odpłatność, bo tutaj uchwała nasza wprowadzająca program usług społecznych weszła w życie 14 maja i od 14 maja za tą usługę pobieramy odpłatność 50 groszy za 1 kilometr. Drodzy Państwo, kolejne mieszkanie wspomagane w ramach mieszkania wspomaganego. To też jest bardzo ważne, bo 219 tysięcy 500 zł wydaliśmy, drodzy Państwo, no wyremontowaliśmy pomieszczenia w wygaszanej szkole podstawowej pod to, aby tam mogło to mieszkanie wspomagane funkcjonować. Mamy tam umieszczone dwie osoby. Ponadto realizowaliśmy program asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością i tym programem objęliśmy 59 osób. Program realizowany w ramach programu asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnością. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze oczywiście jest nasz dzienny dom pomocy. W ramach wsparcia w dziennym domu pomocy tutaj objęliśmy 31 osób. W tym momencie zakwalifikowanych do uczestnictwa, w tym momencie na stanie mam tam 26 osób, więc jest to tak naprawdę bardzo duży, drodzy Państwo, stan, bo gdyś rozpoczynaliśmy działalność dziennego domu pomocy 21 marca 2022 roku. Tak naprawdę na początku to było 14 mieszkańców naszej gminy, bo osoby muszą się nauczyć korzystania z usług i muszą odważyć się, zmienić swoje miejsce pobytu, po prostu skorzystać z tych usług. W tym momencie, drodzy Państwo, tak naprawdę to jest bardzo oblegane miejsce. Mieszkańcy, tutaj już miałam możliwość z nowym panem wójtem być również w dziennym domu pomocy i mógł zauważyć, chociaż tak naprawdę przyjechaliśmy już późno, już część osób wyjechało, jak ci mieszkańcy są tam zadowoleni, jak oni potrzebują tego wsparcia. Drodzy Państwo, kolejny pakiet dla dzieci, rodzin z dziećmi. Tutaj świadczyliśmy trzy usługi. Przede wszystkim były to placówki wsparcia dziennego. W tym momencie funkcjonującą placówką od 14 maja jest tylko jedna placówka, która utrzymała się, że tak powiem, i której liczba dzieci pozwoliła na to, aby ona mogła po prostu funkcjonować. Jest to bezpłatna placówka, jest to placówka w Krasnem. W ubiegłym roku była to również w Adamówce. Drodzy Państwo, ciągle prowadzimy rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego i tam świadczymy wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, psychiatryczne, terapeutyczne, w zależności od potrzeb. W tym rodzinnym punkcie również prowadzone jest i było tak naprawdę specjalistyczne wsparcie, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tego wsparcia, drodzy Państwo, nie mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Odpłatność mamy wskazaną na naszej stronie internetowej w programie usług społecznych. Jest to odpłatność taka jak za usługi psychologiczne czy też usługi logopedyczne. Jednak wskazania wymaga to przede wszystkim, drodzy Państwo, że kadra, którą tam zatrudniamy, to jest naprawdę bardzo dobra kadra. Jeżeli chodzi o logopedę, jest to neurologopeda z Łańcuta, dziewczyna przyjeżdża, naprawdę jest świetna i tutaj przede wszystkim liczą się opinie mieszkańców, którzy korzystają z tych usług, jak na przykład jestem tam i słyszę od pani, która jest naprawdę wymagająca, która ze swoim dzieckiem jeździ po różnych turnusach rehabilitacyjnych, korzystała ze wsparcia w Warszawie. Ona mówi, proszę panią, to jest poziom warszawski. Te usługi są tak świadczone. Czy ta neurologopeda tak świadczy, tak dobrze pracuje z naszymi, drodzy państwo, dziećmi?
Kolejne świadczenia to już tak na szybko, drodzy Państwo, inne formy świadczeń. To są przede wszystkim świadczenia rodzinne, drodzy Państwo. I tutaj tylko tak pokrótce. Tutaj chciałam tylko, bo wy jesteście rozczytani, jeżeli chodzi o zasoby pomocy społecznej, które dostaliście Państwo w załączonych dokumentach. Jednak wskazania wymaga, drodzy Państwo, i rok rocznie zmniejsza się, a mając na względzie procesy demograficzne w naszej gminie i tak naprawdę nie tylko w gminie, w powiecie, w województwie, ale i w Polsce, zmniejsza się liczba przyznawanych świadczeń rodzinnych. Za to, drodzy Państwo, i kwota, kwota świadczeń rodzinnych. Drodzy Państwo, tak w 2017 było to 1 088 000, w tym w 2023 620 000 zł wypłaciliśmy na świadczenia rodzinne. Ale, drodzy Państwo, co nam wzrasta? Wzrasta przede wszystkim wypłata świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych. Jest to wypłata świadczeń dla osób niepełnosprawnych albo dla opiekunów opiekujących się osobami z niepełnosprawnością. I te wypłaty rok rocznie, drodzy Państwo, wzrastają. Tak jak wspominałam wcześniej, już prawie kończymy, drodzy Państwo, bardzo ważna, jeżeli chodzi o ocenę zasobów pomocy społecznej, jest nasza aktywność projektowo-konkursowa, która wiąże się przede wszystkim, drodzy Państwo, z rozwojem tych usług społecznych, z rozwojem wsparcia dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców gminy Adamówka. W 2023 roku, drodzy Państwo, to był dosyć pracowity rok, dlatego że w tym roku zakończyliśmy i tak naprawdę realizowaliśmy 3 bardzo duże projekty i pozytywnie rozliczyliśmy te 3 bardzo duże projekty. Był to przede wszystkim rozliczony projekt na około 2,5 miliona zł na utworzenie CUS-u, projekt na Dzienny Dom Pomocy Ciepłyczanka w gminie Adamówka. Jako jedyni na Podkarpaciu, 20 samorządów w Polsce, otrzymaliśmy również tutaj grant na realizację projektu opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach tego, drodzy Państwo, projektu opracowaliśmy właśnie lokalny plan deinstytucjonalizacji usług społecznych, a także, tak jak wspominałam, rozwinęliśmy wiele usług społecznych, a ze środków trwałych to przede wszystkim jest nasz samochód i mieszkanie wspomagane. Realizowaliśmy oczywiście program Korpus Wsparcia Seniora, czyli to było też dofinansowanie do naszych opasek bezpieczeństwa, a także, drodzy Państwo, program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Drodzy Państwo, tutaj tak sumując, tutaj, czyli 2,5 miliona na CUS, na Dzienny Dom Pomocy prawie 2 miliony, milion, który został wydany tak naprawdę tylko w ubiegłym roku na rozwój usług społecznych w ramach tego projektu na opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych. Korpus Wsparcia Seniora to jest znikoma kwota, ale to jest około 10 000 zł, zawsze to jest coś. Jeżeli chodzi o program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, w ubiegłym roku to było 309 tysięcy. W tym roku na ten program, drodzy Państwo, otrzymaliśmy 1 050 000 zł i to jest bardzo duże, 1 059 000 zł, to jest bardzo duże wsparcie. W związku z tym, że projekty się zakończyły, a osoby muszą być zaopiekowane, więc w ramach tego programu nadal te osoby mają to wsparcie opiekuńcze. Opiekujemy się około 60 mieszkańcami naszej gminy. Zatrudnionych mamy około 20 osób na umowę zlecenie, które pełnią właśnie tych funkcje asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością. Rozpoczęliśmy również program, realizujemy i rozpoczęliśmy program opieki wytchnieniowej. Już mamy zatrudnione osoby, które świadczą tę opiekę wytchnieniową. Bardzo fajnym wsparciem, jeżeli chodzi o opiekę wytchnieniową, będzie takie wsparcie całodobowe. W ramach tego wsparcia tutaj jestem na etapie kontraktowania w tym momencie usługi takiej 14-dniowej, całodobowej dla 12 mieszkańców naszej gminy w Centrum Medycznym Donum Corda. Jest to bardzo fajne wsparcie. W tym momencie mam zgłoszone 6 osób, które tak jakby pojadą na taki nasz pierwszy turnus, bo tak zaplanowałam sobie to, że to po prostu zrobimy turnusami, żeby mieszkańcy nie jeździli sami, żeby czuli się swobodniej na przykład i część zawieziemy naszym samochodem pierwsze 6 osób na przykład, a później kolejne, albo jeżeli będą się też osoby pojedyncze zgłaszały, na przykład, aby na przykład, no kto się opiekuje, to też jest ważne, abyście Państwo wiedzieli o takiej sprawie, jeżeli znacie osoby, które opiekują się osobami zależnymi, prawda, mogą mieć takie wakacje od opieki i takimi wakacjami od opieki, drodzy Państwo, jest właśnie ta opieka wytchnieniowa, którą tutaj proponujemy. Ważnym wsparciem jest również wsparcie program Korpus Wsparcia Seniora, który, drodzy Państwo, zapewni nam w tym roku przede wszystkim kontynuację wsparcia tych 57 opasek bezpieczeństwa. W tym momencie funkcjonujących mam w gminie 55, dwie opaski mamy w biurku, że tak powiem, 55 mieszkańców korzysta z tych opasek i dodatkowe 15 kupimy właśnie dla klubu seniora w Adamówce. Dodatkowym wsparciem jest to wsparcie z naszego programu Maluch Plus,
program 22-29. Tak jak mówiłam, jesteśmy na etapie projektowania tej rozbudowy naszej szkoły podstawowej, w którym się znajdują dwa oddziały przedszkolne, Klub Dziecięcy Leśna Kraina w Adamówce. Na tą przebudowę otrzymaliśmy dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 569 807 zł, ale tak jak mówiłam, w związku z aktywnym maluchem, zmianą tego programu, możemy je zwiększyć o 303 tysiące zł i to nam się bardzo przyda, bo tak jak jestem po rozmowie z projektantami, po prostu nie ma możliwości, aby to zrobić za tamtą kwotę, dlatego że po prostu te koszty inwestycji cały czas wzrastają, prawda? I tak jak tutaj mi oszacowali, to nawet to, że tak powiem, braknie, będziemy musieli bardzo oszczędzać, żeby na te drobne materiały, takie zabawki, że tak powiem, i meble, i to wszystko też wystarczyło, drodzy Państwo. Dziękuję Wam za uwagę. Jakieś pytania, to ja chętnie dziękuję. Odpowiem. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za tak szczegółowe przedstawienie prezentacji oceny zasobów pomocy społecznej. Jeżeli są jakieś pytania do Pani Dyrektor, to bardzo proszę. Nie widzę. A zatem przechodzimy do punktu 18, sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma jakąś sprawę, którą by chciał przedstawić tutaj na forum Rady, to bardzo proszę. Proszę bardzo, Pan Radny Popik. Ja mam temat taki związany z chodnikami na osiedlu. Ten temat już poruszałem i zgłaszałem to jeszcze przed wyborami. I aktualnie tutaj obecny Pan Zastępca Wójta temat zna. Ja proszę jeszcze raz, żeby naprawić ten chodnik, bo jest bardzo niebezpieczny. To jest naprawdę na długości kilku metrów tego chodnika, wycięcie korzeni, które podsadzają. Byłem świadkiem upadku kobiety. No nieciekawie to wygląda. To jest jedna, a na drugi chodnik to jest przy drodze wojewódzkiej i ten z kolei zapada się w dwóch miejscach. I on też jest bardzo niebezpieczny, szczególnie dla osób starszych. Dziękuję, proszę bardzo pan. Więc tak, jeżeli tylko skończymy, a już jest na ukończeniu chodnik w Majdanie Sieniawskim, to po prostu wykonawca te uszkodzenia na naszym zrobi. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o województwo. Jeżeli chodzi o chodnik wojewódzki, to tak wystosowane zostało już pismo i była rozmowa z kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich z Lubaczowa, z panem Feliksem Soflem, kto jest tutaj odpowiedzialny za tą część dróg wojewódzkich. W sprawie nie tylko bieżącego remontu chodnika, ale również utrzymania tego chodnika i pasa drogowego przez teren gminy Adamówka, bo tak jak Państwo założyliście, no wszędzie ta trawa w tej chwili zarasta już te drogi. My puszczamy w tej chwili kosiarkę tam maksymalnie gdzie się da, żeby nasze drogi zostały odpowiednio przygotowane do użytkowania. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy drogi wojewódzkiej, to interwencja poszła, czekamy na odpowiedź, myślę, że w miarę szybko. Oni mają też zaplanowane te koszenia do końca maja, więc mam nadzieję, że to zostanie zrobione, łącznie z jakimiś tam właśnie sprawami związanymi z drobnym remontem tego ciągu pieszego. Ja korzystając z okazji, że jestem jeszcze przy głosie, bo chciałbym tutaj bardzo serdecznie Państwu, wybranym Państwu przewodniczącym komisji pogratulować tego wyboru, tego zaufania. Bierzcie Państwo pod uwagę oczywiście to, że to jest bardzo odpowiedzialna funkcja i ciąży na Was też duża z tym związana odpowiedzialność. Dziękuję również Państwu za przychylenie się do tematu związanego z moją osobą. Ja tego oczywiście nie będę komentował, jest mi niezręcznie takie rzeczy komentować, ale dziękuję Państwu za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Mam nadzieję, że sprostam Waszym oczekiwaniom. Chciałbym jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, a widzę tutaj dużo osób, członków Stowarzyszenia Aktywni Majdan Sieniawski za
za zorganizowanie w niedzielę tak pięknych wydarzeń, czyli możliwości zwiedzania całej gminy z siodełka rowerowego. Było to wydarzenie bardzo fajne, zgromadziło olbrzymią ilość uczestników, pogoda dopisała, organizatorzy jeszcze bardziej, przygotowali się naprawdę bardzo fajnie. Całe rodziny z dziećmi w różnym wieku także uczestniczyli, trasy były różne, opiekuni pilnowali wszystkich, żeby nikomu się nic nie stało na trasie. Sam uczestniczyłem, to wiem. Także jeszcze raz wam bardzo serdecznie za to dziękuję i gratuluję. Naprawdę myślę, że ta inicjatywa już ten rajd wpisze się cyklicznie do wydarzeń gminnych. Dziękuję państwu jeszcze raz. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Tak. Proszę bardzo, pan radny Nicowski. Ja chciałbym takie coś zaproponować, aby przed jakąś inwestycją zrobić takie bardziej konsultacje społeczne, bardziej na wioskach, radni, sołtysowie, bo czasami coś się robi, mało potrzebne rzeczy, a rzeczy potrzebniejsze nie są na przykład realizowane. Na przykład weźmy u nas na przykład w Majdanie chodnik, jest bardzo potrzebny na Usuwce, bo tam jest droga wąska strasznie. Dużo dzieci chodzi na piechotę do przystanków, do szkoły. Mamy muszą odprowadzać, wszystko się boi. A tamten chodnik by się przydał strasznie. Wiadomo, to wiem, że to jest droga powiatowa, ale może jakaś współpraca z powiatem i trzeba byłoby ruszyć w końcu tą inwestycję, bo naprawdę to jest bardzo ważne. A odnośnie tego chodnika właśnie, tego co mówiłem tam, co idzie od cmentarza do szkoły. No naprawdę, no, chodnik jak już jest, jest. Był program, jest. Ale czasami te konsultacje społeczne by się bardziej przydały, jak ten chodnik było bardziej tam posadowić, bo naprawdę dużo miejsc zostało wykluczonych parkingowych przez to. Czasami trzeba się ludzi zapytać, niż robić coś tylko, żeby zrobić. Bo szkoda tych pieniędzy po prostu. Czasami takie mówicie też o różnych dróżkach. Zróbmy dróżkę tam, zróbmy tu. Bardziej może się skupmy na takich rzeczach bardziej ważnych, które są bardziej potrzebne. Na przykład jak nawet ten chodnik, co powiedziałem w Majdanie Śniawskim, nawet chyba pani dyrektor o tym też właśnie przytykuje mi głową, że on jest nam potrzebny bardzo. To są takie rzeczy bardzo ważne. Jeszcze sprawa inna. Tutaj właśnie widzowie nie widzą na przykład głosowania w ogóle, tylko może by było dobre coś takiego do pana informatyka, żeby zrobić tak, żeby widzowie też widzieli, jak po prostu ludzie głosują. A jak nie tak, to przynajmniej tak, jak jest może w Sejmie, kto jest za podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Byłoby to bardziej takie widoczne niż tylko takie samo przyciskanie. No, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt. Takie uwagi, oczywiście panie radny, słuszne, jeżeli chodzi o sprawy związane z wizualizacją obrad posiedzeń rady gminy, jak najbardziej. Oczywiście wszystkiego naraz nie da się poprawić, natomiast jeżeli chodzi o wyniki głosowania, mam taką nadzieję, że przy naszym obecnym systemie jesteśmy w stanie to wrzucić jakoś. Ale są widoczne. To chyba, że tak, ale na poprzednich radach, jak widziałem, to nie było tego. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z inwestycjami we współpracy z powiatem przeworskim, to naprawdę to będzie temat niesamowicie, że tak powiem, trudny ze względu na to, że na pewno teraz wszystkie gminy będą chciały też realizować inwestycje we współpracy z powiatem i to będzie zadanie w głównej mierze odpowiedzialne dla również przedstawicieli w Radzie Powiatu. Więc mam nadzieję, zresztą rozmawiałem już tutaj z naszym przedstawicielem w Radzie Powiatu i mam nadzieję, że będziemy tutaj w tym zakresie mówić jednym zdaniem. Takie są moje oczekiwania i myślę, że uda się pewne rzeczy zrobić. Natomiast no, wszystko wymaga też konsultacji i decyzji zarządu powiatu, a przede wszystkim też konwentu wójtów, burmistrzów, które mam nadzieję, że też będą zreaktywowane i na tych konwentach będą zadania, oczekiwania gmin postawione i ustawiona jakaś kolejność priorytetowa. To
to na pewno jest wszystko do zrobienia. Tak jak Państwo widzicie dzisiaj, na przykład na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy jest obecny również nasza obsługa prawna, pan Stanisław. Dlatego ja będę chciał też wprowadzać pewne zmiany. Są pewne rzeczy, które na pewno będą potrzebowały konsultacji z obsługą prawną. Wszelkie projekty uchwał na następne posiedzenie będą już klauzulowane przez obsługę prawną, także mam nadzieję, że nie będzie tam jakichś defektów czy ustarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wicewójt. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie zwrócił uwagi, że od projektowania, od tego, co robić, to oczywiście są mieszkańcy, ale jak robić, to są fachowcy. I proszę po prostu to uszanować, bo jeżeli my nie będziemy szanować projektantów, jeżeli będziemy uważać, że sami zrobimy to lepiej, to jest totalne nieporozumienie. To tak jak z tym chodnikiem. Propozycja, żeby on szedł za rowem po działce leśnej, to po prostu jest brak świadomości, ile to kosztuje. Ile kosztuje wylesienie. My i tak tam lekko zahaczamy o działkę leśną, mimo że chodnik jest... Ale jak się coś robi, to dla ludzi. Tak samo jak się w domu coś projektuje, to nie, że przychodzi pan, który chce zrobić tak i tak, tylko to ma być służyć ludziom, a nie, że ktoś łatwo to sobie zaprojektuje. No naprawdę, no trzeba to trochę, panie wójcie, podejść do tego inaczej trochę, naprawdę. Niech pan to zobaczy, pojedziemy tam i zobaczymy i ja panu powiem, o co chodzi w tym całym chodniku. Bardzo chętnie, bo tam i tak zrobiliśmy dużo odstępstw od zasad, jakie powinny obowiązywać przy wjeździe na parking. Proszę mi wierzyć, że nie da się dostosować do pewnych przyzwyczajeń, które były, gdy nie było tam chodnika. Także te propozycje, żeby na całej długości parkingu chodnik był zaniżony, żeby można było przez niego przejeżdżać, to totalne nieporozumienie, proszę mi wierzyć. Ale przynajmniej na części. No ale tam na części jest wjazd znacznie szerszy niż powinien i może to tak naprawdę prowadzić do pewnych kolizji, chociaż no, czasami się ulega mieszkańcom, żeby jakoś tam pogodzić te interesy. Dziękuję. Co jeszcze, jakieś sprawy? Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tego oświetlenia, krzyżówka, kościół, oświetlenia na blokach. To wszystko jest na etapie projektowania. Natomiast jeżeli chodzi o to tutaj krzyżówka, to jest to będzie realizowane. No, wykonawca nie jest w stanie wszystkiego zrobić od razu. W tej chwili stoją co prawda podobno krzywo pierwsze słupy, przynajmniej oświetleniowe, w Pawłowej. Jest to po przetargu i jest realizowane. Jeszcze w ciągu tego roku ma być zrealizowane. Dziękuję. Jeszcze jakieś sprawy? Proszę, ja bym jeszcze jedno miał pytanie takie organizacyjne. Do kiedy będzie trwała ta budowa tego ujęcia wody w Krasnym? Jak długi termin jest wykonania tego zadania? To zadanie zostanie zrealizowane najprawdopodobniej do września. Termin chyba tam jest dłuższy, ale wykonawca to zrealizuje do września. A przebudowa drogi Krasne-Pawłowa ruszyła już? Czy... To znaczy tak, wykonawca już, zresztą jak jechaliśmy na tym rajdzie, widać było, jest już naniesiony kilometraż. W zasadzie wiem, że z inspektorem było uzgodnione, że już mają wchodzić, także w najbliższym czasie wejdą. Jaki termin wykonania jest tego zadania? To termin też tutaj jest dłuższy, gdzieś tam do sierpnia, do końca sierpnia. Okay, dziękuję bardzo. Tak, tego roku oczywiście. Dziękuję. Widzę, że już więcej chyba spraw, tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo do mikrofonu.
Na jakim poziomie będzie oscylowało wynagrodzenie zastępcy wójta? Czy to będzie dopiero ustalane, czy już jest jakoś odgórnie narzucone? No, proszę bardzo, pan wójt. Nie jest jeszcze ustalone. Będzie ustalone zgodnie z rozporządzeniem, które reguluje te kwestie. Dziękuję. Zatem już nie widzę żadnych spraw i wniosków. To dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejszą sesję panom wójtom, panu sekretarzowi, pani skarbnik, pani dyrektor, paniom i paniom sołtysom. Przepraszam pana Staszka, że nie przywitałem na samym początku. Dziękuję bardzo za przybycie pani Ani, panu pracownikowi obsługującemu stronę elektroniczną i paniom i panom radnym. Sesję dzisiejszą uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo.